jak przygotowuje się do zabawy z klockami? No w sumie nie wiem. Zazwyczaj wywalam klocki na ziemię i bawię się jak głupi. Natomiast z mojej perspektywy do budowania należy przygotować się w szczególny sposób. No bo przecież klocków nie może składać jakiś 10-letni gówniarz. To wymaga precyzji. Wybudowałem autko. Takie, co ma 4 kółka i jeździ. Z wielką przyjemnością chciałbym zaprezentować pick-upa. Poświęciłem na niego 2 godziny pracy, około 120 elementów. Myślę, że jest doskonały, aczkolwiek jestem, no, mniej więcej usatysfakcjonowany. No, ja na klocki to tak zbytnio nie mam miejsca, dlatego trzymam je w poufnym zacisku. Przepraszam, a dlaczego prowadzisz nas do swojej ubikacji? No bo to jest to moje poufne, zacisne miejsce. Swoje klocki trzymam na muszli, no bo jakby rodzice się dowiedzieli, że sprowadzam nowe zestawy, to bym dostał znowu szlaban na Fortnite'a. Każda osoba dorosła, fan klocków, AFOL powinien przetrzymywać w świetnym, o dogodnych warunkach miejscu kapitał klockowy. Przykładowo moje niektóre minifigurki trzymam w odpowiednio naświetlonej półce. Muszą zgadzać się parametry, centymetry, dlatego za pomocą swojego metra mierzę, czy są zachowane odstępy. No, z tym może być drobny problem, bo zazwyczaj zostawiam klocki tak jak są, w sposób naturalny. Uważam, że to matka natura się nimi zajmie, ale nie wiem kiedy, bo coś to nie działa. Dlatego jak matka natura nie pomaga, to ja raz sobie dmuchnę, raz chuchnę, raz wrzucę do wody, przepłuczę, wyschnie i gotowe. Ale ten czas leci, już ostatnie pytanie. Higiena. Higiena w mojej kolekcji to podstawa. Biorę czasami odkurzacz, pędzelki, pensetę w cięższych przypadkach. Czyszczenie odbywa się w sposób bezinwazyjny dla zestawu, szybki. Myślę, że każdy ma w domu pędzel, przykładowo z plastyki. Wykonujemy ruchy koliste, albo też jakieś inne, zależy kto czego się uczy. Wystarczy przejechać parę razy i zestaw jest mniej więcej doprowadzony do porządku. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. W niektórych momentach głupkowaty, mam nadzieję, że też w niektórych momentach śmieszny. Starałem się, aby wyszło to jak najlepiej, żeby może trochę was też rozweselić. Jeśli odcineczek wam się spodobał, możecie zostawić łapeczkę w górę oraz strzelić suba na moim kanale, bo przypominam, małymi krokami zbliżamy się do 10 tysięcy widzów. Widzimy się w kolejnych odcinkach i pamiętajcie, że dzisiejszy materiał powstał w celach humorystycznych. Cześć!